pełna bateria, spoko jest. Cześć, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin, to jest Gorilla Electronics i jest z nami nasz nowy klient. Cześć, siemaneczko, Marcin. Cześć, Dawid. Nasz klient nowy Dawid ze swoim samochodem, czyli Volkswagenem Caddy. Jak się mówi, Caddy czy Caddy? Różnie, nie? Różnie. Ja mówię Caddy. No, ty mówisz Caddy. To będziemy mówić Caddy. W Wodzisławiu się mówi Caddy na Caddy. I w takim dość zjawiskowym, można powiedzieć, kolorze. Na początku myślałem, że wóz jest oklejony, ale nie, to jest oryginalny kolor, Dawid, nie? Tak, tak, oryginalny kolor, tak J1B. Taki jest od koloru. Tak, okay. Mało spotykany. Powiem ci, że po pierwsze taki widzę. Znaczy, no przerobiliśmy tutaj trochę tych kadików i w tym kolorze mam pierwszy raz takiego kadika, nie? Ale z tym silnikiem, znowu, który jest pod maską, to już parę razy się zdarzyło robić chiptuning, bo tu mamy 2.0 TDI. Przepraszam was, 2.0 TDI i ile to jest koni? 102? 102 konie. Ja, 102 konie. Krzysztof Mechanik. No, to mamy 102 konie w serii. Mamy tutaj też, poza tym super kolorem, skrzynię, która jest manualna. Pięciobiegowa, nie? Szkoda, że to jest piątka, nie? No szkoda. Kurczę, odczuwać to, jak tutaj szóstego biegu brakuje, nie? Okej. Okay. No, ale wszystkiego się nie wybiera. Wszystkiego się nie wybiera. Trzeba się cieszyć z tego, co się ma, no jak to go dają. 218 tysięcy mamy tutaj przebieg. I ty mówisz, że tu jest też AdBlue, jak tak, w większości Caddy z tych lat. I jest problem z tym AdBlue, tak? Jest problem. Kurczę, jakiś... nie wiadomo, co tam go boli. Żeby to spróbować sprawdzić. No, zrobimy diagnostykę i no myślę, właśnie, że skończy się na wyserwisowaniu. Jak będzie błąd pewnie od sondy NOX albo pompki, czy czegoś tam po drodze w tym systemie. Także myślę, że najlepszą drogą i najkrótszą, na pewno najtańszą drogą jest wyserwisowanie tego systemu. No, tak to będzie wyglądało. Bo jak AdBlue nie działa, to tutaj jest jeszcze poza tym oczywiście DPF i zestaw dwóch EGR-ów wysokiego i niskiego ciśnienia. To sobie tam dalej pracuje, dalej oczyszcza nam spaliny. Natomiast AdBlue już sobie nie pracuje i jakby nie kolidują te systemy ze sobą. Akurat w tym wypadku. Dobra, i teraz mamy tak, mamy Caddyka. Caddyk stoi na hamowni, będziemy go zapinać, a ten dach jest taki czarny był? Nie, tak, przemalowany jest. Przemalowany jest, nie? Jest przemalowany, nie zaklejany, tylko jest przemalowany. Tak do kontrastu trochę, żeby było jednak nie wszystko żółte. Zobacz. Fajnie, fajnie. TDI Blue Motion Technology. Zderzak by jeszcze mógł być taki bardzo czarny, nie? Będzie. To by z tym dachem pasowało super. Będzie jeszcze ten... Zderzak będzie... W kolorze, tylko jeszcze będą parktroniki na niego założone. PTC, przód jest plan, że na tył. Przód jest w ogóle plan, żeby był z Golfa 8, zderzak taki customowy zrobiony. Pasuje to, tak? No. To troszkę będzie przerobione, ale w Anglii właśnie tego, bo tam się lubują w tych kadikach. Ten temat był tam przerobiony dosyć już. Dosyć tam, że te tematy są ogarnięte, że zdjęcia, relacje, wszystko jest. Okej, okay, czyli zderzak naprzód z Golfa 8 można dorzeźbić i fajny efekt. No. Lampy tu mamy już też z Xenon LED. Mhm. To też były zwykłe, już jest przełożone właśnie na nowsze, takie troszkę ciekawsze. Podeszły plug and play, czy trzeba było coś tam... Plug and play pasują, tylko kodowanie. Dopisać tylko, kodowanie, nie? Kodowanie już jest zrobione, wszystko ten. Okej. Okay. Także to mamy już zrobione. Także... Super, to mamy porobione, także kwestie estetyczne sobie klient tam już siebie gdzieś ogarnie. My tutaj na tym kanale się interesujemy mocą, która płynie właśnie z silnika, akurat w tym wypadku 2.0 TDI. Będziemy tutaj teraz dokładać trochę koni, czyli tak jak zawsze, no, zapinamy auto do hamowni, mierzymy sobie serię, robię logi, zobaczymy, czy wóz się w ogóle nadaje do modyfikacji, jak no, tak, dokładnie. To tą modyfikację wykonamy. I później się jeszcze z Dawidem na koniec myślę, że przejedziemy i Dawid powie po prostu, co o tym myśli. Czy warto było, czy lepiej jedzie, czy gorzej. Zobaczymy. Zobaczymy, nie? No. Ciekawe. To... Mi się też podobają te. W ogóle fajnie się w tym jeździ, no bo te szóstkami, te piątkami się super jeździ tymi busami. No może tam jest jakiś taki plan, gdzieś tam jakaś budowa, bo nie budowa, bo co. Jednak powiem, kurczę, przywieźć coś, czy działka skosić. Kosiarka wrzucić, kosta. Jest to mega praktyczne, nie? Miejsce dużo, a tam są drzwiczka, aha, tak do góry są otwierane. Normalnie jak do góry, w kombiku, jest klapa. Klapa do góry, Bo są też takie, że masz drzwi, nie?
skrzydło. To jest też chyba fajne. Lepsze. Jeszcze by co powiem tak, plusy i minusy. To plus mnie trochę estetyka. Ja tak klapa tak w całości, tak te przetłoczenia, tą widzę nastacyjną i tak dalej. No. Minus, jakbyś gdzieś chciał podjechać pod sklep tyłem, no to jednak musisz zachować tę odległość, żeby ta klapa w ogóle otworzyć, nie? No. Nie wiem, w garażu parkujesz, może jakiś krótki garaż, nie? No to musisz sobie już bramę garażową otworzyć, żeby otworzyć klapę. Nie? No bo ona jest dłuższa, nie? No. To wychodzi dłużej, jak się otworzy, niż moje skrzydło. No. I moto plus i minusy, no. Na pewno nie wiem, że one jakieś podmiotne własne wiatru, to jest tak kurde szkodliwe, nie? Bo to jednak do góry się otwiera, nie? No. Ale już... No, są różnice i tego, i tego. Bo ta, co ma 2K, nie? Bo tego starszego, tego 2,7 rok. No. I on ma układ dwoje drzwi otwierane tak, i potem ten model po pierwszym liftingu, bo ten drugi lifting jakby, nie? No. To mu kapał tak jak ją. No i padło no plusy i minusy, nie? No oczywiście plusy i minusy. No. Tak po prostu pytam. Więcej jest chyba tych ze skrzydłami, nie? Kedyku, tak jak się widzi. Kurczę, ciężko mi powiedzieć. Ciężko coś powiedzieć, ale no. Tak to jest moje pytanie. Jak ja bym kupować Kedyka, to bym kupił sobie ze skrzydłowym. Jakby były takie, bo mi się bardzo podoba. Ja w ogóle szukam Kedyka w benzynie, nie? Benzynie? No. Dobrze mordeczki, teraz tak, jest pospinany wóz, siadamy sobie do Kedyka i będziemy mierzyć serię i robić loki. Będziemy robić loki, odpalimy Kedyka i włączymy klimatyzację. Tak, będziemy mierzyć na klimatyzację auto, bo jest ciepło na hali, w aucie też jest ciepło. Ogólnie ja nigdy nie wyłączam, bo często ludzie pytają, czy wyłączam klimę do pomiaru. Nie, nie wyłączam klimy do pomiaru. Zawsze jest włączona, szczególnie latem. Nie widzę takiego powodu, żeby wyłączać. Są też teorie, że klima zabiera moc. No, teoretycznie i praktycznie coś tam, jakieś naprężenie na wał wywiera, czy jakieś naprężenie na wał wytwarza. Jakby kompresor klimatyzacji, czy też sprężarka bardziej klimatyzacji, ale myślę, że jest to tak znikome, że nie ma to za dużego wpływu na moc. Zresztą robiliśmy tutaj pomiary wielokrotnie w różnych samochodach i nie ma różnicy praktycznie żadnej. Chyba że to jest na przykład Volkswagen Up 1.0 TSI, to tam może to parę koni zabrać. To włączymy sobie światła, żeby widać było ten licznik ładnie. Dobra, trochę mi zeszło, żeby ABS tu wyłączyć, bo nie ma guzika, ale się wyłączył sam z siebie, także spoko. Jedziemy teraz pomiar, ustawiamy bieg pomiarowy, może czwarty bieg wystarczy tutaj, bo tu mamy tylko 102 konie, przynajmniej na razie. Wkręca się odpowiednio wolno, także jest czwóreczka będzie idealna. 3000 obrotów. Wchodzimy w kolekt. Logi mamy jakieś tutaj zapięte. Podstawowe rzeczy, czyli EGR, znaczy EGR, EGT, boże. EGT, DPF, ciśnienie na DPF-ie. I jeszcze tutaj mamy na pewno dawkę paliwa, doładowanie turbiny, takie podstawowe rzeczy, nie? Ciśnienie paliwa. Nie zarządzając, wkręcamy tą maszynę na 4500 obrotów. Spacja, jedziemy. Cztery samo wystarczy. Wykres się nam narysował. Także czekamy teraz na dohamowanie silnika, czy też całego auta.
żeby hamownia przeliczyła sobie właśnie moc zmierzoną aktualnie na kole, na moc na silniku według normy GDIN. I za chwilę patrzymy, co tam wyszło. Do tego przejrzę sobie logi. Jak będzie wszystko ok, zgrywamy softa, idziemy go klikać do biura, wgrywamy i zgrywamy tyle razy, aż wystroimy oczywiście silnik. Tutaj akurat jeszcze świeci nam AdBlue, że jest problem, że za ileś tam kilometrów. Poza zwiększeniem mocy będziemy tutaj oczywiście też działać trochę z AdBlue. Myślę, że wyserwisujemy po prostu ten system, tak żeby nie było w przyszłości już z tym problemów. Dawid, zapraszam Cię tutaj do środka. Jesteś? Dobra, już patrzymy, co tam wyszło, tylko temperaturę jeszcze wpiszę właściwą, bo mamy 30 stopni na hali. W ogóle fajna pogoda zrobiła się, nie? We wrześniu. No. Ale nie o pogodzie, nie o pogodzie, bo tu mamy tak, 111 koni wychodzi i 263 Nm wychodzą. Czyli mamy mocy ponad to, co ma być o trochę. Jakieś 9 koni i moment tu ma być, zdaje się, jak dobrze pamiętam, 260 Nm. Jeszcze muszę to sprawdzić, ale chyba 260 Nm. Także jest wszystko na plus i błędów jako tako brak w sterowniku silnika, poza tym AdBlue, nie? Tak, bo to było sprawdzane, także tylko ten AdBlue na ta chwila właśnie wyskakiwał, no co pokazywało na komputerze, wyskakiwało te AdBlue. Dokładnie tak, także ja mam softa szczytanego, idę właśnie klikać program za jakiś czas. Myślę parę, 10 minut, będziemy wgrywać i testować pierwsze wersje softu, zobaczymy co wyjdzie. Tutaj akurat są bardzo duże możliwości mocowe. Możemy zrobić jakieś, myślę, 170 do 180 koni i 380 Nm, nawet pod 400. Ciekawe, 280 tysięcy, nie? I nawet tak ten moc tam... No, pamiętaj, że te motory przyjeżdżają nawet z przebiegiem, bo to bardzo podobny silnik jest na przykład w Golfie 7, ten 2.0 150 koni, do tych dużo już przerobiliśmy. Po 400 tysięcy nawet przebiegi, nie? I też wychodzi seria, nawet ponad. Niektóre po 160. Cieszy mnie to. Także idziemy klikać. Bazowa wersja napisana. Teraz odpalimy. Akurat będziemy flashować flexem ten sterownik. Mamy tu EDC17C64, dokładnie. Kocinika DFSD. Kocinika jest DFSD. Silnik wygląda tak. No, czyli słynny intercooler chłodzony wodą. Turbinka tam z tyłu z DPF-em i z EGR-em jeszcze niskiego ciśnienia. Pompa CP4. Paliwowa. Pompa paliwa CP4. No i bardzo fajne wtryskiwacze, które są wytrzymałe i mało kiedyś się zdarza, żeby się psuły te wtryski po oznaczeniu 04L i tam dalszym rozszerzeniu. Moim zdaniem nie do zabicia wtryski, nie? Te nowe tutaj. W zasadzie ostatnie boszowskie, jakie były. 2.0 TDI. Dobra, flashujemy autko i będziemy robić pierwszy test. Wersja pierwsza softu jest zaflashowana. Auto jest odpalone. Zasięg AdBlue mamy nieskończony. Będziemy teraz mierzyć moc. Tylko musi się nam samo deaktywować kontrola trakcji. Ona się nie chce deaktywować. O, jest! Dobra, teraz możemy sobie poszaleć troszkę na hamowni. Żwawszy wóz wydaje się być, przynajmniej. Zobaczymy, co pokaże tutaj nam pomiar mocy. Logi pokazują, że jest ok. No paliwa mamy więcej.
czyli do ładowania turbiny, a co za tym idzie powietrza w komorach cylindrycznych, też będziemy mieć więcej. Jedziemy sobie pomiar. Włączymy zapis logów. Ciach. Tutaj mamy ten 1200 obrotów, sobie ustawimy spacja i jademy. Ok, wychodzi nam ponad 150 koni na kole. Ja już wiem, że będzie zajebisty wynik, a to dopiero pierwsza wersja softu. Być może na niej zostaniemy. Zobaczę jeszcze logi, jak wyglądają. Jak logi będą pasować i mocowo będzie pasować, to ja tu nie widzę potrzeby korekty. Pojedziemy sobie na drogę, zobaczymy, co najważniejsze, czyli co powie klient, co powie Dawid o, na nową moc po prostu. Na nową moc i przede wszystkim moment, bo to silnik diesla po przejechaniu się. Ciekawe, jak to spuszczymy, jak to będzie wyglądać w ogóle te koła, jak będą odstawać. No. Zapraszam właściciela. Dawid, to uzyskaliśmy coś takiego, nie? Mamy coś takiego, czyli 182 konie i 394 Nm udało się zrobić. I to na pierwszy strzał, pierwsza wersja pliku. I wydaje mi się, że nawet tu, no, może i tak więcej jako tako, tu bezpiecznie myślę, że nie ma sensu robić. I powodu do korekty też nie widzę, ze względu na to, że w logach mamy wszystko ok. I doładowanie turbiny, dawkę paliwa, ciśnienia, wszystko wygląda fajnie. Nawet nam skali zabrakło na wykresie, także rozszerzymy do 500 minut osie, żeby można było wydrukować wykres. Ale mamy przyrost 130 Nm, nie? Co jest już, myślę, to jest ogromny przyrost. I 70 koni, nie? Czy tam 71 koni. To są wszystko liczby, to jest papier, no ale zobaczymy, co ty powiesz po prostu na drodze, jak się przejedziesz, nie? Jaka będzie twoja reakcja? Po 170, powiem, że zaskoczony, że jest. 170 to jest taki zwykły soft, nie? To jest Gorilla modyfikacja i tu mamy 181, nie? No do tego jestem ciepły. To jest ta wisienka, nie? No, dobra, to odpinamy, jedziemy na drogę, zobaczymy, co powiesz, Dawid, bo widzowie czekają na twoją reakcję. No, sam jest ciekawy. Dobra, super. Wyjeżdżamy, tam się składa golf, wkrótce będzie film z golfem, wiem, że niektóre osoby czekają, także golfik się kończy składać, montujemy nowe hamulce, nowe zawieszenie, będzie gwint, jest już oklejony, tylko muszę go umyć i jakieś tam rolling shoty nagrać, także myślę, że będzie fajny film. A wracając tutaj do tematu, Dawid już wycofuje z naszego placu. I za chwilę będziemy testować wóz na drodze. Oczywiście w warunkach bezpiecznych. Oczywiście. 60 na godzinę, max. V-max. 50, bo 60 to w nocy można. No, już teraz też nie już. Zapomniałem. No. Chyba, że jedziemy do Niemiec. No, na Berlin możemy się też w sumie. To daleko nie mamy. To jest kawałek, nie? No. Z Wodisławia do Berlina. To co? Rzut beretem. Namówiłeś mnie. To już... Co? Musisz gaz wcisnąć bardziej. No, ale to nawet przy samym ruszaniu to. Tak? Przecież koła zapiszczały chyba. Tak było wcześniej też? Nie było. Trzeba będzie uważać na opony? Nie no, tak myślę, że nie będzie źle, nie. Kontrola trakcji tu czuwa, także gumy nie spalisz, to szybko. W całym zakresie obrotowym powinno to być odczuwalne, że tego jest więcej po prostu, nie? I momentu, i mocy. No, powiem ci, że jest niemożliwa różnica. Dźwięk silnika się nawet zmienia chyba, nie? No. Taki bardziej drapieżny jest. Też ma inny kąt wtrysku teraz. Bardziej agresywny trochę. 180 koni. Kiedyś tego miałem Leona 1.8 Turbo. Pierwszej generacji. No. Też 108 koni.
Ale wydaje mi się, że... Ale tam wiesz, tam było niecałe 300 momentu, nie? A tu jest 400 momentów. Tu jest takie... Rytek... Mam ciszę. Odczucia... Warto. Oczywiście Dawid pojeździ, potestuje. I myślę, że później też się wypowie, wrzuci nam jakąś opinię, komentarz na internet. Będę wdzięczny. Tu jest dla Ciebie komplet dokumentu. Rozładowała się bateria w GoPro, ale mamy drugą baterię. My już po jeździe testowej z Dawidem. Dawid, jeszcze może powiedz, co Ty myślisz. Jest różnica odczuwalna dla Ciebie, czy jest nieodczuwalna różnica? I nie warto robić chiptuningu i w ogóle to jest ściema ten cały chiptuning. Nie, powiem tak, różnica jest kolosalna. Drugi, trzeci bieg, czwarty, to auto no, wyrywa. Zresztą widziałem, że ruszyli trochę więcej gazu po przyzwyczajenia, co poprzednio. Ja już trochę znam temat, ale no, wiem, że jest ogromna różnica. Jak robiłem pierwsze taki samochód z takim przyrostem, to też byłem pod mega wrażeniem. Nie? No. To nie są przyrosty o 20 koni, które i tak są odczuwalne i ludzie się cieszą. Tu jest, ile tych koni tam doszło? 70 koni, nie? Przyrostu, no. To jest sporo, nie? Samym programem, nie? Samym programem, bez żadnej innej ingerencji. Jestem zadowolony mega, nie? Różnica odczuwalna, powiem Ci, no zadowolony. I tyle. Kolejny samochód, już termin mi tu. Dobra, najpierw musisz kupić, a potem zapraszam, nie ma problemu, zrobimy. Będziemy oczywiście w stanie zrobić. Dobra, to ja Ci serdecznie, Dawid, dziękuję, że przyjechałeś, że wykonałeś sobie u nas akurat usługę. Pojedź sobie, potestuj, jakby coś nie grało, to oczywiście dzwoń. Będziemy poprawiać pod Twoje oczekiwania. A jakby się podobało, pamiętaj o opinii. No i tyle. Fajnie, dzięki. Na razie. No, hej. A Wy też trzymajcie się. Pozdrawiamy serdecznie. No i do zobaczenia przy kolejnych realizacjach. Hej.